Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, który poświęcony jest tematyce hakowania Twojego snu. Zatem w tym odcinku będę poruszał temat związany, uwaga, uwaga, z makroskładnikami. I tutaj szczególnie jest to coś, co skierowałbym do osób, które stosują dietę ketogeniczną bądź dietę carnivora, szczególnie te diety typu low carb. No i tutaj w zasadzie najważniejszą rzeczą, jaką bym zastosował, to uwaga, 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 spożycie węglowodanów na wieczór. Dlaczego tak? Dlatego, że w momencie, kiedy ja Spożyje węglowodany na wieczór, automatycznie podwyższony poziom cukru spowoduje sekrecję insuliny, a ta z kolei, otwierając Twoje komórki na uwaga, aminokwasy i węglowodany. Spowoduje to zwiększenie stężenia tryptofanu w Twoim krwiobiegu. A tryptofan przyczynia się do poprawy jakości Twojego snu. Oczywiście znowu zauważ, można sobie kupić tryptofan w kapsułkach, w tabletkach, ale tego znowu nie polecam, ponieważ no, nie szedłbym po bandzie w stronę tego tak zwanego biohackingu. Ponieważ, e, cóż, jeżeli uzależnić się od zażywania 10 kapsułek na wieczór po to, aby normalnie zasnąć, nie sądzę, aby byłoby to coś normalnego. Tobie zależy na tym, aby w sposób naturalny stymulować organizm, więc jeżeli chodzi o sekrecję, czy zwiększenie stężenia tryptofanów w Twoim krwiobiegu, bardzo dobrym hakiem, czy sposobem jest właśnie delikatnie zwiększenie spożycia węglowodanów na, na przykład, dwie godziny przed snem, kiedy to zwiększone stężenie tryptofanu spowoduje zdecydowaną większą lekkość zasypiania. Oczywiście do tego nie byłbym sobą, gdybym nie dodał trochę białka. E, białka które będzie lekko strawne, które nie będzie zalegało mi w żołądku i to również spożyłbym razem z tymi węglowodanami na dwie godziny przed snem. Jeżeli tego nie zrobisz, zauważ, bardzo często osoby, które są na diecie ketogenicznej albo tak typu low carb, zauważają, że ten sen jest znacznie płytszy. Dlaczego tak? Dlatego, że właśnie w trakcie nocy, kiedy organizm powinien odpoczywać, a twój mózg, biorąc pod uwagę fakt, że zużywa 25% energii, automatycznie będzie organizm nasilał procesy glukoneogeniczne, Genezy, czyli Twój organizm będzie w czasie intensywnej pracy, podczas kiedy powinien najzwyczajniej w świecie smacznie, głęboko, przyjemnie, regenerująco spać. Od cały sposób związany z makroskładnikami. Oczywiście, jeżeli zjesz odpowiedniej jakości białko, podwyższysz sobie e, poziom e, argininy, a arginina wpłynie na rozszerzenie naczyń krwionośnych, a to z kolei jeszcze poprawi jakość Twojego snu. Zatem w tym odcinku to tyle. Zapraszam Ciebie do kolejnej części. Trzymaj się, cześć!